Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy masaż kosmetyczny przeciwzmarszczkowy działa i co to są punkty młodości. Moi drodzy, czy wiecie, że nasza skóra ma grubość między 2 a 3 mm, a w obrębie całej naszej twarzy znajduje się około 15 do 20 ml tłuszczu, a pod tym wszystkim znajdują się mięśnie. Kochani, czy wiecie, że na naszej twarzy jest blisko 70 mięśni? A słuchajcie, niektóre z nich przyczepione są do skóry i one właśnie mają znaczenie w wyglądzie naszej twarzy. One kształtują nam nasz owal, naszą twarz. Jeżeli mięśnie nie pracują, nie są stymulowane, niestety te procesy starzenia, które są nieuchronne i które są normą, odbijają się na naszej twarzy. Co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Czy są jakieś sposoby, żeby taki proces starzenia zatrzymać albo przesunąć w czasie? Słuchajcie, no wiadomo, są takie sposoby, takie metody, możemy robić najróżniejszego rodzaju zabiegi kosmetyczne, kosmetologiczne, bardziej lub mniej ingerencyjne, ale czy my możemy sobie samodzielnie w domu pomóc? Więc odpowiem, słuchajcie, tak, ponieważ odpowiednie stymulowanie tych właśnie naszych mięśni może spowodować przede wszystkim wzmocnienie tych mięśni, może je uelastycznić, ale też spowodować zmniejszenie napięcia mięśniowego, bo te wszystkie trzy czynniki mają ogromny wpływ, słuchajcie, na powstawanie zmarszczek. Mówi się, że nasze mięśnie to jest jakby konstrukcja, jakby rusztowanie dla naszej twarzy, dla naszej skóry. Jeżeli one nie są stymulowane, jeżeli one nie pracują, to te efekty i proces starzenia następuje szybciej i to wszystko jest widoczne na naszej twarzy. Słuchajcie, wobec tego, co nam daje dobrze wykonany masaż przeciwzmarszczkowy? Po pierwsze, masaż taki przeciwzmarszczkowy będzie nam stymulował głębokie warstwy skóry i mięśni do pracy. Może nam poprawić oczywiście krążenie krwi, zdecydowanie poprawia nam krążenie krwi. Co za tym idzie, wpływa na odżywienie, dotlenienie naszej skóry i mięśni. Pamiętajmy, że mięśnie i skóra to są tkanki żywe i one wymagają odżywienia, dotlenienia, ale też uwolnienia metabolitów. Bez tych procesów skóra po prostu nie będzie zdrowa. Dodatkowo masaż twarzy wpływa nam na poprawę owalu tej twarzy. Można mówić o swoistym rodzaju liftingu naszej twarzy. Może nam spłycić zmarszczki, może nam oczywiście uelastycznić tą naszą skórę i poprawić jej jędrność, ale również w bardzo fajny sposób może nam zmniejszyć obrzęki naszej twarzy albo też przy pomocy masażu możemy pozbyć się worków pod oczami. Słuchajcie, masaż również wpływa na usunięcie metabolitów z naszego organizmu, dokładnie tutaj z naszej okolicy twarzy, czyli wszystkich toksyn. Zapytacie mnie, czy taki masaż twarzy przeciwzmarszczkowy można sobie wykonać samodzielnie w domu. Ja powiem, że no jeżeli by ktoś bardzo chciał, to mógłby, natomiast jest to dosyć trudne, ponieważ my tutaj przy masażu takim właśnie kosmetycznym, przeciwzmarszczkowym działamy głęboko w skórze właściwej, ale i w mięśniach. Oczywiście musimy pamiętać, że działamy zgodnie z przebiegiem mięśni. Natomiast słuchajcie, możemy sobie pomóc w troszeczkę inny sposób w domowych warunkach. Możemy sobie stymulować punkty, słuchajcie, młodości. Ja za chwileczkę wrzucę Wam takie zdjęcie, które przygotowałam, gdzie na twarzy wrysowane są te punkty właśnie młodości.
Dlaczego mówimy, że są to punkty młodości? Ponieważ odpowiednie przyciskanie tych punktów na pewno będzie nam stymulowało skórę, będzie nam wpływało na jej odmłodzenie, naprawdę, ale też na relaks tej skóry, czyli na zmniejszenie tego napięcia mięśniowego, które jest przyczynkiem do powstawania zmarszczek, zwłaszcza kurzych łapek czy lwiej zmarszczki. Słuchajcie, zapoznajcie się z tym zdjęciem, ja go tutaj wstawię i potrzymam troszeczkę dłużej. Wystarczy uciskanie tych punktów dosłownie 10 sekund. Pytacie, kiedy będzie widać efekt takiego uciskania tych punktów. Najważniejsza jest systematyczność. Bardzo dobrze by było, żeby ucisk robić tych punktów młodości po prostu codziennie, autentycznie codziennie. Tak samo jest z masażem. Bardzo dobrze jest, jeżeli taki masaż, czy relaksacyjny, czy przeciwzmarszczkowy, ten głęboki, wykonujemy po prostu codziennie. Wtedy możemy się spodziewać już efektów takich widocznych po miesiącu czasu. Ale pamiętajmy, to jest tak jak z ćwiczeniami, jeżeli przestaniemy ćwiczyć, tak, to te mięśnie niestymulowane nam po prostu klapną. To samo jest z mięśniami twarzy. Taka codzienna stymulacja tych mięśni będzie nam dawała w przyszłości bardzo dobre efekty. Natomiast jeżeli nie będziemy konsekwentni, no to tych efektów będzie, nie będzie, albo po prostu będą przedłużone w czasie. Więc bardzo, słuchajcie, bardzo ważna jest systematyczność. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby masować sobie buzię. Nawet można sobie zakupić takie specjalne urządzenia do masowania buzi, które niewątpliwie wpłyną nam na krążenie krwi, a zatem, co zatem idzie za odżywieniem tej naszej buzi. Można też wykonywać masaże oczywiście własnoręcznie. Natomiast pamiętajmy, że to musi być zawsze zgodnie z przebiegiem mięśni. Wtedy ten efekt będzie prawidłowy i po prostu nie zrobimy sobie jakby krzywdy, bo na przykład złe, nieumiejętne wykonanie masażu może nam spowodować na przykład niepotrzebne naciągnięcie tej skóry, a chodzi nam o to, żeby ją jakby dokrwić, odżywić, a nie naciągnąć. Więc reasumując, pamiętajmy, że mięśnie to jest nasza jakby podbudowa, nasze rusztowanie. Dbajmy o nie po to, żeby zachować jak najdłużej dobrą kondycję naszej twarzy. Po prostu po to, żeby zapobiegać grawitacji między innymi i tym procesom starzenia się naszego organizmu, które na tej twarzy będą widoczne. Moi kochani, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. Miłego dnia Wam życzę. Pa!